Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Pokaż co potrafisz. W tym odcinku ci, którzy nie wiedzą jeszcze dużo na temat czołgu premium 8 poziomu radzieckim IS-6, w tym odcinku właśnie zobaczycie dobrą bitwę i coś się dowiecie na temat tego czołgu, ponieważ dawno Pokaż co potrafisz z tym czołgiem nie pokazywałem. Ostatnio chyba w grudniu 2014 roku. A więc w tym odcinku na mapie Pilzno jest to bitwa gracza o nazwie Nazwax. Cześć! Cześć, cześć! No a w Plutonie z kolegą z klanu PMHC Safk 2. Cześć! Hej, 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 hej! Dobra, słuchaj, Pilzno, ty w Plutonie z kolegą, który różni się pancerzem, bo IS-6 w zasadzie, głównie mówi się, że główna zaleta IS-6 to pancerz, ale zaraz właśnie o tym może opowiesz. Ale na początku powiedz mi, co to za nazwa, Nazwax? Dlaczego jesteś Nazwaxem w grze World of Tanks? W zasadzie sytuacja była prosta, jak zawsze w różnych grach od 7 lat temu. Zacznij wymyśl sobie nick, coś żeby nie było powtarzalne. No i masz nazwa. Dopisałem X, dziękuję. To złota. No, a można powiedzieć, byłeś kiedyś... A to nie będziemy o tym opowiadać, tam w innej grze nawet realizowałeś filmy na YouTubie i tak dalej, ale to już nieważne. W każdym bądź razie IS-6, Pluton, dwa czołgi z ograniczonym matchmakingiem, bo przypominam, i IS-6 i FCM, francuski czołg ciężki, mają matchmaking maksymalnie do 9 tierów, no i często właśnie są na topie. Więc jaki tu mieliście plan na tą bitwę? Szczerze to graliśmy Pluton, bo expiłem tę 5-4, bo już 140 miałem kupić. W zasadzie teraz to już kupiłem kupioną. A graliśmy Pluton, Sawku chciał trochę pozarabiać, ja chciałem expić tę 5-4, więc konsensusem raz tym. No i na tej mapie zapytałem się go, gdzie chce jechać. No mówi, że Mordor. No i dobra, to jedzie Mordor. Mhm. Tyle no planowania. Cóż, ale taki był antyplan drużyny przeciwnej. Wy tu, a oni tam. Jak widać, drużyna przeciwna już robi wam powoli dupę, bo raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, chyba dziewięć czołgów pojechało drugą flanką. Więc teraz chyba zmiana planu. No tak, jeżeli dobrze pamiętam, Seba chyba pojechałeś po Arty, nie? No właśnie zabiłem GW. No, zawijasz teraz GW. Ja stwierdziłem, że spojrzę na środek przez te hangary. Zawsze można coś wlepić. Mhm. Dobra, to oglądamy, jak to teraz wygląda, bo zaraz się okaże, że będzie trochę nieciekawa sytuacja dla waszej dwójki. Ale może przypomnijmy o tym czołgu coś. Bo oczywiście jest to czołg możliwy do kupienia. Kosztuje 11 800 golda. I można powiedzieć, dostał delikatnego buffa na pancerz, ponieważ jego pancerz jest teraz w HD i więcej odbija. Jak byś mógł opisać swoimi słowami, jak oceniasz ten czołg? Czy jest to twoim zdaniem najlepszy czołg na zarabianie wśród ósmych tierów? Jakie ma wady, jakie zalety? Oczywiście, czy najlepiej zarabiam, to sytuacja jest prosta. Czy ktoś umie grać i umie przebijać? Jeżeli umiesz przebijać, ten czołg jest mega, bo ma 175 penetracji na APK-u, na goldzie jest tylko 217, więc nawet z dziewiątkami jest mega ciężko. Ale taką V-kę B czy E75 spokojnie z przodu można w garnek, ewentualnie ze złota próbować na dobrym kącie, próbować w przód, w dolną płytę. Także zaleta jego to tak, losowania, pancerz, działo ma fajną alfę, więc szybko robimy damage. Więc no, jak dla mnie jest okej. Okay. Mógł być trochę szybszy, o, to było, wtedy byłby mega. No i słuchajcie, w zasadzie jak mówiłeś o tym czołgu, w pewnym momencie zostaliście sami chyba na 7 czołgów lub 8 nawet, ale już jest ok, zostało już tylko 4 czołgi i w zasadzie ty masz 5 zniszczonych, Sfag ma... Sawk, przepraszam, ma 4, czyli już macie razem 10. No i chyba w tej
w tej chwili już zwycięstwo raczej jest już prostsze. Ale niestety za chwilę pozbędziesz się kolegi. No ale to chyba już się tak i tak tego nie przestraszyłeś, bo została ci artyleria oraz czołg średni 6 poziomu. Tak, ogólnie nigdy się nie boję. Gram jak gram. Co wyjdzie, to wyjdzie. Głównie chodzi o mi zarobek, więc no damage się musi zgadzać, a nie to, czy jest wygrana, czy przegrana. To już jest taki ten. Poza tym tyle zwierząt ostatnio grałem na randomowych bitwach, że nawet plutonem ciężko to czasami wyciągnąć. No tutaj jak widzieliśmy, Sawko lubi się z Artą, jak zwykle. Zostawił mnie samego na placu boju. I ostatni pocisk, no i w zasadzie tak naprawdę teraz mógłbyś ładować odłamkowo burzący na tą Artę, ale zostawiłeś sobie Golda. Szybciej leci, a ta Arta jest szybka, też ją mam, więc stwierdziłem, że jak mam i uciec, to lepiej to zgasić normalnym. A normalny też ma taką Artę, żeby ją zdjął, nie? Więc to jest bezpieczniejszy ten. Bezpieczniejsza opcja. Bo Hayek nie zawsze wejdzie, jak ona będzie przejeżdżać. No tylko żebyś więcej może zarobił strzelając z Obeka. Nie pamiętam, ile kosztuje tam Apek. A Apek, to nieważne. Mało. A czy ten 500, Gold. 4500. Tak, 4500. No. No i teraz moglibyśmy w zasadzie. Słuchaj, teraz to nawet można delikatnie przyspieszyć, bo została tylko Arta. Dać muzykę pod. Albo nie, ja nie wiem, jaka ta muzyka jest, jak ktoś kogoś goni. No i ty gonisz tą Artę. No i w zasadzie. No wiadomo, że ją dogonisz. Masz na to 7,5 minuty jeszcze. Nie, w końcu stwierdzę, że nie będę jej gonił. Tak trochę przyspoileruję, bo ona jest bardzo szybka, no i z 6 cierpi na prędkości. I tak będę o włos ją miał i nie miał, miał i nie miał. W końcu stwierdzę, że nie będę ją ganiał. Jak chcę wygrać, niech przyjedzie na kapa do mnie. Tak jest, więc teraz. No i w zasadzie ten gracz na artylerii widać, że coś tam jarzy. Więc zajarzył, że oczywiście nie ma z tobą szans w bezpośredniej konfrontacji, bo masz za dużo HP, a ta francuska Arta strzela za słabo. A więc ona uciekła, a ty jesteś na kapie. Czy nie wiem kąd przewinąłeś, jeżeli przewinąłeś? Bo... No, już kapujesz u mnie. A, okej. Okay. Już kapujesz, no i zaraz się pokaże artyleria. No jeden strzelił w kapa i stwierdziłem, że no kto normalny będzie dwa razy strzelał w to samo miejsce, nie? Tak jest, no i został wyspotowany, on cię też wyspotował i zniszczyłeś go. No i po bitwie. W każdym bądź razie, jak widać, ten czołg często ląduje na topa. Można zaufać jego pancerzowi, ale oczywiście jak ktoś potrafi, to wie, gdzie przebić takiego ISA 6. A więc gdzie on ma takie główne weak spoty? Zależy, czy gramy. Mówimy o standardową ósemką typu IS 3. Cały przód jest dziurawy. Oczywiście mówimy o centralnym przodzie. Jak jest was dowódcy, kawałek przy dolnej płycie. Tam, gdzie są te dwie kropki przy jarzmie, działa, co tam więcej. Jak się skontujemy i mamy ten boczek, to jeżeli pod dobrym kątem tam strzelimy w dobre miejsce, też przebijemy. Zresztą ja jak gram ISM 3 i widzę ISA 6, to ładuję normalnie go w jarzmo. Jak gram 3-2, bo mam 200 penetracji, to już jest trochę mało. Jeżeli nie widzę przodu, to włączam Golda, zabijam, jadę dalej. Ogólnie nie oszczędzam. No i prawie 5500 obrażeń, 9 zniszczonych pojazdów, łącznie zniszczyliście 13 pojazdów, czyli w zasadzie można powiedzieć, sami wytłukliście drużynę. Najlepszy exp twój, 1761 bazy, ale kolega Sawku
też prawie 1000 bazowego, myślę, że to jest też dobry wynik. No i zarobek ponad 130 tysięcy na czysto. Zarobiłbyś ponad 140, gdybyś strzelał z odłamkowych, ale to tak i tak jest bardzo dobry zarobek, myślę, na czysto, nie? No to w zasadzie wszystko. Czołg godny polecenia, możliwy do kupienia, jeżeli gracie w klanie, który farmi gold i czy tam gracie na różnych turniejach i macie tego golda dużo i nie wiecie, co z nim robić, to na pewno myślę, że czołg wart polecenia, nie? Tak, ja naprawdę mogę polecić każdemu, żeby sobie to kupił. Tylko że musi wiedzieć, że no 175 penetracji na progu będzie boleć, jeżeli się nie przyzwyczajmy. Mhm. Dobra, to wszystko. Dzięki, że pokazaliście waszą bitwę. No i oczywiście na koniec, jeżeli macie ochotę coś powiedzieć lub kogoś pozdrowić, no to walcie. Śmiało. No ja chciałbym pozdrowić całą społeczność TDSTR. Wszystkich wonnobasów, bo ich jest za dużo, żeby mieć po kolei, ale szczególnie Karola Extrema i Pierda. Dodatkowo Monikę, Monisie od ciebie z Winu. Widzę, że macie zmieniony TS, aczkolwiek nowy też już mam. Także no, z mojej strony to tyle. Ten stary zostawiłem sobie na nagrywanie. O Sawku coś tam chciał. Ja chciałbym pozdrowić tylko całe PMHC community i to wszystko. Również pozdrawiam, mój stary klan. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia.